Hej, ja jestem Julka, a ty na mną klikając na ten film mam już nadzieję, że podam ci magiczny sposób, który pozwoli zarobić ci twój pierwszy milion na YouTubie. Nic z tych rzeczy! Ale nie demotywuj się, nie wyłączaj tego filmu. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o takich ważnych zasadach, które moim zdaniem przyczyniły się do sukcesu, jaki odniosłam w internecie. Dla każdego z nas sukces będzie czymś innym. Dla innych sukces będzie dopiero w momencie, jak zarobią swój pierwszy milion złotych, czy zdobędą swój pierwszy milion subskrybentów. I nic innego nie będzie w stanie ich satysfakcjonować. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem dumna, wdzięczna i zadowolona z tego, w jakim miejscu w moim życiu i na YouTubie jestem. Dlatego, że robię to, co kocham i jestem w tym totalnie sobą. Nikogo nie udaję, nic nie scenaryzuję, jestem tutaj po prostu sobą. Pierwsze, moim zdaniem najważniejsze, nagrywaj to, co lubisz oglądać. Niby takie logiczne, a nie do końca. Sama kiedyś jeszcze popełniałam ten błąd i wychodziłam z założenia, że jestem dziewczyną, a więc moim jedynym przeznaczeniem na YouTube będą filmy beauty. A więc nagrywałam make-upy, nagrywałam lookbooki, które wciąż cały czas lubię i mam nadzieję, że niedługo już wrócimy do tego formatu i również niedługo zaczną się pojawiać lookbooki, dlatego że to naprawdę lubię. Uwielbiam modę, uwielbiam oglądać lookbooki u innych dziewczyn, a więc wychodzę z założenia, że to, co lubię oglądać, to jest to, co będę nagrywała. Również uwielbiam oglądać vlogi, a więc to również jest to, co nagrywam. Nie jestem mocna, jeśli chodzi o make-upy, tutoriale. Mało tego na YouTubie oglądam, a więc również tego nie nagrywam. I to jest właśnie takie niby logiczne i to jest taki największy problem chyba dziewczyn, dlatego że często dziewczyny wychodzą z założenia, że jestem dziewczyną, a więc jedyne moje miejsce na YouTube znajduje się w dziale beauty. Ja wam powiem nie. Dziewczyny, róbcie to, co chcecie, róbcie to, co kochacie. Jeśli lubicie gotować, to załóżcie kanał o gotowaniu. Jeśli uwielbiacie sprzątać, to załóżcie tylko i wyłącznie kanał o sprzątaniu, dlatego że tak, są takie pedantki, które uwielbiają sprzątać. Ludzie lubią sprzątać, to nie jest nic złego. A powiem wam, że filmy o sprzątaniu na YouTubie bardzo dobrze się oglądają, a więc to może być wasza droga do sukcesu. Ale bardzo ważne jest, by właśnie nagrywać to, co lubicie i nie iść za tłumem. I to jest moim zdaniem taki jeden z pierwszych, najważniejszych podpunktów. To nie iść za tłumem. To nie to, że wszyscy nagrywają dany challenge, dlatego że jest mega popularny na YouTube, a wam się totalnie nie podoba. Nie nagrywajcie go tylko i wyłącznie po to, aby go nagrać. Tylko i wyłącznie po to, aby zdobyć na tym wyświetlenia, dlatego że to będą puste wyświetlenia, to nie będą wyświetlenia ludzi, którzy się zatrzymają przy waszym kanale, dlatego że ludzie lubią wejść na dany kanał, mam wrażenie, patrzę też po sobie i lubię zobaczyć spójność, lubię zobaczyć, że ktoś ma spójne filmy, że jeśli ktoś jest beauty, ma tylko make-up, to już wiem, że na przykład to mnie nie do końca interesuje, tak? A jeśli ktoś ma kanał o modzie, taki bardziej lifestyle'owy, to wiem, że to mnie interesuje, na takim kanale się zatrzymam. Inni szukają gamingu, inni szukają tutoriali, to wszystko zależy od tego, czego szukacie, ale moim zdaniem fajnie jest, aby wasz kanał był spójny, aby to miało ręce i nogi, aby wasz kanał nie składał się tylko i wyłącznie z modnych challenge'y, dlatego że jasne, że algorytm YouTube'a was polubi i algorytm YouTube'a będzie wyświetlał wasz film wszędzie, bo YouTube niestety uwielbia wyświetlać filmy takie trochę mało wartościowe, bym powiedziała. Chyba bardziej te filmy wartościowe, te filmy z przekazem, czy te zwykłe vlogi, czy takie filmy lifestyle'owe. A jak zrobicie challenge z pizzą, czy oblewanie się wodą, no to niestety, albo stety dla was, pojawicie się na pewno na głównej. Ale mam wrażenie, że to jest właśnie taki chwilowy sukces, a nie zatrzymanie widzów na dłuższą metę. Przejdziemy do sprzętu. Sprzęt jest ważny, dlatego że bardzo ułatwia pracę, ale nie jest najważniejszy. Na samym początku sprzęt nie jest najważniejszą rzeczą, jaką będziecie mieli, dlatego że to treść tychże waszych filmów zatrzyma ludzi. Jasne, że teraz na YouTubie ludzie już mają takie sprzęty, że ja tutaj ze swoimi dwoma aparatami mogę się schować. Aktualnie nagrywam ten filmik Canonem G7X Mark II i również tym aparatem nagrywam wszystkie moje vlogi. To jest po prostu mój aparat od serca. Miałam jedynkę, teraz mam dwójkę. Wiem, że wyszła trójka, ale ja planuję przed Vlogmasem kupić Osmo Pocket. Na pewno wam troszkę o tym Osmo Pocket powiem, jeśli tylko mi się sprawdzi. Mam drugi aparat, jest to Canon 700D, ale muszę wam powiedzieć, że bardzo mało z niego korzystam, nawet myślę o sprzedaży. To jest naprawdę świetny aparat, ale coś nie mogę się z nim dogadać. I mam wrażenie, że wolę właśnie mniejsze poręczne aparaty. No właśnie. Tak. Wiem, że na pewno teraz te wszystkie wyreżyserowane filmy, nad którymi zajmuje się 40 osób, mogą was troszkę demotywować. Powiem wam, że mnie czasami demotywują, jak widzę, jak dziewczyny mają, wiecie, po 15 osób, które kręcą ich lookbooki. To jest po prostu już inny level, to jest ogromna inwestycja. Nawet jeśli taki film jest sponsorowany,
bo w większości razy jest sponsorowane, żeby po prostu to się zwróciło, aby koszty się pokryły, dlatego że to jest ogromny wkład własny. To jest już troszkę właśnie inny level YouTube'a, ale myślę, że nie powinniśmy zapominać o tym takim luźnym YouTubie. Jak niektórzy mówią, tęsknimy za starym YouTubem, ale to my będziemy decydować, czy ten stary YouTube będzie cały czas żył, czy po prostu padnie. Myślę, że każdy tutaj ma swoje miejsce. Program do montowania. Jeśli chodzi o program do montażu, to ja montuję zawsze moje filmy w Final Cut Pro. Jest to dosyć drogi program, dlatego że kosztuje około 300 euro. Jeśli korzystacie z Maców, to macie iMovie, który jest darmowy. I wiem, że na Windowsie również są inne programy, które są darmowe, a więc nie musicie od razu kupować drogiego programu. To jest mega ważne i myślę, że to całkowicie zmieniło podejście moich widzów i moich odbiorców do moich filmów i również ja mam wrażenie, że to jest taki mały sposób na sukces, naprawdę. Dlatego, że ludzie to uwielbiają. Pokaż to, co robisz, a nie mów o tym. Często, jak miałam ten duży aparat, to wracałam do domu i opowiadałam ludziom wszystko, co robiłam w ciągu dnia. Ja właśnie wróciłam do domu, byłam w sklepie, zrobiłam zakupy, kupiłam malutką, ładną kurteczkę. Były dwie takie, które mi się podobały, ale nie wiedziałam w końcu, którą się zdecydować, a więc potem wam pokażę. Potem na chwilę byłam jeszcze w urzędzie, odebrałam dokumenty malutkiej. Byłyśmy na małym spacerku, no i teraz jesteśmy w domu. To był błąd. Ludzie nie chcą słuchać, jak ja do nich mówię, co robiłam. Ludzie chcą to zobaczyć. Ja sama łapię się, że jak dziewczyna jakaś wraca do domu i opowiada mi, co robiła w ciągu dnia, to ja tak czekam tylko i wyłącznie, pokaż mi jakąś przebitkę, pokaż mi, jak byłaś w tym sklepie, pokaż mi, jak się zastanawiałaś, co kupić. Po prostu czuję taką potrzebę, że jeśli decyduję się na oglądanie vloga, to chcę widzieć, co ludzie robią. Nawet jak to są sekundowe przebitki, nawet jak ona tylko pokazuje mi, jak idzie, czy jak wchodzi do tego sklepu, to ja już jestem zasatysfakcjonowana, dlatego że uważam, że vlogi dużo, dużo bardziej interesujące, jak pokazujemy ludziom to, co robimy, a nie o tym opowiadamy. Nie chcę słuchać, co robisz, chcę to zobaczyć. To jest bardzo, bardzo ważne. Weźcie sobie to do serca, jak chcecie nagrywać vlogi. No i właśnie, nagrywając te vlogi, musimy cały czas się kontrolować, zwłaszcza przy tygodniowych vlogach. Co już robiłam, czego jeszcze nie robiłam, o czym już powiedziałam, czy jeszcze tego nie powiedziałam, czy to będzie dziwne, jak zrobię dwa razy kawę. Praca youtuberki to jest tak naprawdę praca 24 godziny na dobę i cały czas musimy się zastanawiać, co już robiłyśmy, czego już nie robiłyśmy, aby nasze vlogi po prostu nie były nudne. Dlatego, że nudnych vlogów nikt nie chce oglądać, a więc musimy uważać, czy się nie powtarzałyśmy, żeby się nie powtarzać. Przeglądam raz na jakiś czas, co już pokazałam, a więc szybko sobie po prostu przelećcie przez wszystkie klipy, co pokazywałyście, zwłaszcza przy dzieciach. Ja czasami już nie wiem, co powiedziałam, czego nie powiedziałam i wtedy unikniecie nudnych vlogów. Kolejne. Nagrywając na YouTube, musicie być cierpliwi. To jest naprawdę ważne. Musicie być cierpliwi, dlatego że to nie jest tak, że dodacie pierwszy swój film i on zdobędzie milion wyświetleń i zdobędziecie pełną subskrybentów. No jasne, może jak nagracie 24 godziny pod prysznicem, to algorytm polubi wasz film, pojawicie się na głównej i zdobędziecie subskrybentów, ale no nie każdy niestety ma to szczęście. Jeśli decydujecie się nagrywać fajne filmy, które mogą pomagać ludziom, może jakieś poradniki i tak dalej, to ale algorytm niekoniecznie was polubi. I może zająć to troszkę czasu, aż ludzie was znajdą, aż ludzie was docenią i aż ludzie was zasubskrybują. A więc moim zdaniem sukces na YouTubie to jest ogrom cierpliwości i wyczekiwania, dlatego że wiele z nas, youtuberów, którzy są w tym miejscu, w którym są, mogłoby się już poddać 100 razy. Ja mogłam się poddać już w pierwszym roku, jak widziałam, że mam 300 subskrybentów, że zarobiłam na tym 15 zł i nie widzę tak naprawdę sensu, a ja byłam tak podjarana i tak to lubiłam, że nie zależało mi ani na ogromnej liczbie subskrybentów, ani przede wszystkim na pieniądzach, dlatego że jak wchodzicie na YouTube i mówicie sobie, hej, będę nagrywała filmy na YouTube, wtedy będę miała kupę hajsu i kupę darmowych paczek, to naprawdę nie ma totalnie sensu, to się mija z celem, dlatego że YouTube to coś więcej niż tylko darmowe paczki i współpraca. A więc powtórzę się jeszcze raz, sukces na YouTubie to naprawdę ogrom cierpliwości, dlatego że to przyjdzie, ale trzeba być cierpliwym. Haters gonna hate? Hejterzy. Tutaj cierpliwość to za mało. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego wrzucam te rzeczy do sukcesu na YouTube. Dlatego, że moim zdaniem to wszystko tworzy tak naprawdę sukces na YouTube. I to, że nie poddacie się hejterom i nie odpuścicie, to jest cały czas sukces na YouTube. Tak jak powiedziałam, tutaj nie będzie magicznej receptury, która da wam nagle sukces na YouTubie. To wszystko składa się, że uda wam się. To, że nie poddacie się negatywnym komentarzom,
przyczyni się do tego, że w jakiś sposób odniesiecie sukces w internecie. Dlatego, że tych nieprzyjemnych, negatywnych i niemiłych komentarzy może być bardzo, bardzo dużo. I ja mam wrażenie, że na YouTubie są takie fale, że jest taki okres, w którym po prostu ludzie was kochają i uwielbiają wszystko, co dodacie, a później nagle przychodzi wasza kolej i ludzie zhejtują wszystko, co robicie i zgniotą was z błotem i będziecie czuli się jak jedno wielkie i nic wam się nie będzie chciało. Ja takie okresy już miałam na YouTube, że myślałam, że moja kariera już się totalnie skończyła, że już nie ma dla mnie tutaj miejsca i że na naturalność miejsca nie ma i że ludzie już nie będą chcieli tego oglądać i już hejtowali wszystko, co robię i nie podobało im się totalnie nic. Nie wolno się wtedy poddać, trzeba wtedy być silnym. Polecam zrobić przerwę. Moim zdaniem przerwę od YouTube to jest coś najlepszego, co można zrobić. U mnie tych przerw troszkę było i nie żałuję, totalnie nie żałuję. Moim zdaniem to tylko i wyłącznie dzięki tym przerwom mogę wracać do was bardziej zmotywowana i jeszcze bardziej nabuzowana pozytywną energią i pomysłami na filmy. No, ale co do tych komentarzy niewygodnych. One zawsze będą. To musicie zaakceptować, że nieważne jak miłą osobą będziecie, jak ciepłą osobą będziecie i nawet jak będziecie pokazywać wszystko to, co ludzie teoretycznie chcą zobaczyć, jak będziecie mówili tak, jak chcą to usłyszeć, to nie będziecie sobą. Pierwsze. A drugie, ludzie i tak was hejtują. Ludzie i tak zawsze znajdą coś, co się nie będzie im podobało. Jak zakręcicie włosy, to lepiej wyglądałyście w prostych. Jak wyprostujecie, to lepiej wyglądałyście zakręconych. Jak nie macie zrobionych paznokci, to jesteście zaniedbane, a jak zrobicie sobie paznokcie, to zrobicie sobie je za długie. A więc tak naprawdę musicie wyjść z założenia, że ludzie i tak zawsze znajdą coś do krytykowania. I są już po prostu tacy ludzie, że w ich naturze jest po prostu krytykowanie innych ludzi. I ja myślę, że oni w prawdziwym życiu robią to samo. A więc po prostu nie wolno się tym przejmować. Trzeba być ponad to. Trzeba sobie powiedzieć, ok, akceptuję, ale jestem ponad to. I wtedy, jak będziecie ponad tych wszystkich hejterów, to wtedy możecie sobie powiedzieć, udało się. Ludzie będą mieli problem, aby zaakceptować, że zarabiacie na tym pieniądze. Wszyscy już o tym wiedzą, to nie jest nowość. W Ameryce na YouTubie ludzie zarabiają biliony dolarów. I jak mówię miliony dolarów, to nie jest takie abstrakcyjne. Ja tutaj mówię naprawdę o realnym milionie dolarów. W Polsce to wygląda troszkę inaczej, ale moim zdaniem na YouTubie można zarobić dobre pieniądze i tutaj nie ma co się okłamywać. Nie ma co się okłamywać, że te współprace są za pół darmo. Nie ma się co okłamywać, że te cenniki są niskie. Nie okłamujmy się tutaj. Na tym da się zrobić pieniądze, ale trzeba też cierpliwości do tego, bo to nie jest tak, że wejdziecie na YouTube i właśnie dostaniecie 150 współprac i od razu na tym zarobicie. Do tego trzeba naprawdę bardzo dużo pracy. Ja wam podam przykład sama na sobie. Taki moim zdaniem przykry przykład i muszę wam powiedzieć, że nawet mi się trochę przykro zrobiło, ale jestem ponad to, a więc idę dalej do przodu. Nagrywałam 30 vlogów w oktobrze, w październiku. Wszyscy byli szczęśliwi, były mega super komentarze, no po prostu wow. Muszę wam powiedzieć, że nie sądziłam, że tak te vlogi będą miło odebrane. Dla mnie to była mega ciężka praca, naprawdę to jest ciężka praca, nagrywać vloga cały dzień, zmontować go, dodać go, obrobić, zrobić ładną miniaturkę, bo przecież ludzie cały czas oczekują, żeby to było lepsze, a więc musimy podnosić skalę. Nawet jeśli chodzi o zwykłe vlogi, tej miniaturki zawsze muszą być dobre, zawsze muszą być ładne, muszą być spójne, no to musi być naprawdę, a więc ja powiem wam, że jak skończyły się te vlogi, to tak ze mnie wyszła energia, że myślałam, że po prostu się wypompowałam do końca. Teraz już jest coraz lepiej. Tydzień sobie odpoczęłam i wracam z powrotem właśnie do was z materiałami. I słuchajcie, po tych vlogach dodałam sponsorowane Insta Stories. No, muszę wam powiedzieć, że oberwało mi się po głowie nieźle. Bo jakim prawem? Jakim prawem? Nagrywać dla nas wszystko bezinteresownie, za pół darmo, bo niestety z tych reklam na YouTube to nie da się milionów monet zarobić. To jest wszystko okej. Ale dodaj sponsorowane Insta Stories czegoś, co używasz? No po co? A więc tu musicie zaakceptować, że ludzie mają naprawdę ciężko zaakceptować, że ktoś na czymś zarabia. I ja wam zadam takie pytanie. Czy jak Beyoncé wydaje album, to ona zarabia na tym pieniądze? Odpowiedź jest prosta. Tak, czy jak jedzie w trasę koncertową, to czy ona to robi za darmo? Czy jak jest na okładce magazynu? Czy myślicie, że jej za to nie zapłacili? Teraz pieniądze da się zrobić na wszystkim i nie widzę w tym nic złego. Nic złego. Więc moim zdaniem to również jest taki drugi etap sukcesu. Jak już odniesiecie ten sukces i żeby nie poddać się, to również dużo cierpliwości. Mam nadzieję, że taki szczery filmik wam się spodobał. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, aby algorytm polubił ten film. Zapraszam do subskrybowania i kliknięcia dzwoneczka. Wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, dlatego że niestety teraz sama subskrypcja nie wystarcza i trzeba kliknąć ten dzwoneczek, żeby YouTube tak naprawdę chciał wyświetlić ten film. No i co, widzimy się w następnym.